producent zaleca na metal dawać dwie warstwy, więc damy przynajmniej w tych newralgicznych miejscach drugą warstwę. No idzie tego kleju, klej śmierdzi, typowo butaprenem, no ale tego się spodziewałem. Zobaczymy, jak będzie łapał.
Korzystając z chwili przerwy, chciałem Wam pokazać kilka rzeczy, które pozamawiałem do budowy tej łódki. Gro tych rzeczy przyszło mi z Chin, może od nich zacznę. Pierwszą rzeczą to będzie pompa zęzowa automatyczna, którą już zacząłem montować. Udało mi się ją wyrwać za 60 parę złotych. Kolejną rzeczą to będą relingi. Dwa relingi ze stali nierdzewnej. Koszt bodajże 95 zł. Taki ala unboxing. Tak ten reling wygląda. No myślę, że będzie spoko. Kolejną rzeczą to jest taki organizer. Organizer na przynęty, na nożyczki, na kubek. Gdzieś go tutaj zamontuję w łódce. Prawdopodobnie gdzieś przy ławeczce. Także taki organizer. Później tu mamy elektrykę. Lampeczki. Zamówiłem 4, dwa rodzaje. Dwa zamontowałem tutaj już klejąc materiał z jednej strony i z drugiej. One będą oświetlały pokład. Te lampeczki są trochę lepsze niż te tutaj. Otestowałem je w domu, podłączając do akumulatora. Te są trochę słabsze, więc te pójdą do oświetlania bakisty bocznej i bakisty środkowej. Dalej mamy, co tu mamy? Aha, tu mi przyszły takie zatrzaski. Je zastosuję do plandeki, którą później zakupię. To się wkręca wokół łajby i na takie zatrzaski stosuje się, bardzo fajna rzecz, tą plandekę. Tutaj dalej elektryka, hebel do akumulatora, takie coś będzie potrzebne przy montażu. Jeszcze czekam na parę rzeczy, między innymi na panel sterujący. Jeszcze go nie mam. Tutaj mamy, co tutaj mamy? Aha, tu mam szperaż. Szperaż będzie na dziób łajby do pływania nocą, do spływania po ciemku do portu. Jak to się mówi? To mamy to. I gadżetów jest dosyć sporo. Tutaj, aha, tu są uchwyty na wędkę. Będą z jednej strony i z drugiej. Już jak będą pokłady gotowe, to wtedy zamontuję te uchwyty na wędki. Ciało. Tutaj mam taśmę LEDową. Taśma LEDowa pójdzie tutaj pod moimi nogami. Ok, po telefonie. Także tu mieliśmy listwę LEDową. Tu jakieś małe butelki. Aha. Tutaj takie uchwyciki z nierdzewki. Tego typu. Przydają się do montaży różnych akcesoriów. Zapiąć podbierak później, czy jakieś inne dupereleczki. No na pewno się to wykorzysta. Miałem to w starej tej małej łódce. Dla mnie to są potrzebne rzeczy. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o chińskie rzeczy. Teraz Wam pokażę, może to odwrócę. Tu jest taka klamra, oczywiście. Kupiłem rolkę. Rolka dziobowa, larufowa. Bardzo fajna konstrukcja, bo tutaj jest idzielina i ona się sama klinuje. Nie potrzeba dodatkowego takiego urządzenia. Fajna rzecz, bo niedroga. 40 zł. No ale niestety niedroga dlatego, że to jest zwykła blacha. Nawet nie jest ocynkowana, więc po prostu zardzewieje. Oczywiście zamontuję ją, wcześniej ją pomaluję,
jak już zamówiłem. Natomiast konstrukcja mi się podoba. No i znalazłem coś takiego podobnego. Tu już jest paczka od polskiego producenta. Tylko znalazłem plastikowy. Ja się plastików nie bałem, dlatego że w starej łajbie używałem knak plastikowych i przez 8 lat one się nie zniszczyły, nie pękły. Natomiast spodziewałem się, że ten plastik będzie lepszy. Cała siła tutaj będzie się opierać przy ciągnięciu liny na tej jednej ośce. To w ogóle jest wzmocnione tutaj niczym. No i podejrzewam, że moment szlak trafi, więc nie jest to najlepszy zakup. Tu mam całe pudło akcesoriów takich ułatwiających życie na pokładzie. Uchwyt na kubek, na piwko, na napój. Do tego kratka wentylacyjna, takie gniazdo pod wędkę. Tu będzie, znaczy z drugiej strony będzie wiercone, żeby dolnik wszedł. Knagi, uchwyty do liny z nierdzewki. No i cały zestaw zawiasów nierdzewnych. Dodatkowe knagi. Tych zawiasów jest sporo do bakisty. Także to kupowałem u polskiego producenta. No i żeby to wszystko pomontować, trzeba było zakupić cały szereg nierdzewnych wkrętów, podkładek, śrub przeróżnych. Także to wszystko będzie do montażu. Także na ten moment to tyle gadżetów. Na część rzeczy jeszcze czekam, tak jak mówiłem, na cały panel sterujący, na okleinę z folii, burty,